Czwartkowe spotkania animacyjne, czyli kolorowe podwórka, tak nazywa się wakacyjna inicjatywa Stowarzyszenia Ludzie Miasta Spyskowic. Pomysł wziął się z wakacyjnej nudy. Zauważyliśmy, że dzieci popołudniami troszkę się w Pyskowicach nudzą i 3 lata temu postanowiliśmy jako stowarzyszenie stworzyć taki projekt Kolorowe Pyskowice, na który gmina przychylnym okiem popatrzyła i od 3 lat nas finansuje. Projekt polega na bardzo prostej rzeczy. Tworzymy animacje w różnych przestrzeniach Pyskowic, zaczynając od placów, skwerów, placów zabaw. W tym roku wyjątkowo wychodzimy jakby poza centrum Pyskowic. To jedno z zadań, które realizujemy wspólnie, czyli stowarzyszenie napisało projekt, my go sfinansowaliśmy i rzeczywiście co tydzień w Pyskowicach w innej lokalizacji odbywało się kolorowe podwórko i ta inicjatywa w tym roku naprawdę bardzo fajnie chwyciła, dlatego że jest to druga edycja. W ubiegłym roku rozpoczynaliśmy tę współpracę. Nie była tak licznie oblegana jak w tym roku, więc ja bardzo się cieszę i mam nadzieję, że to na stałe wpisze się w tradycje naszych spotkań wakacyjnych, ponieważ jak widać mieszkańcy chętnie przychodzą, dzieciaki świetnie się bawią. Ostatnie kolorowe podwórko podczas tegorocznych wakacji zostało zorganizowane przy ulicy Malinowej. Doskonałej zabawy jak zwykle nie brakowało. Współpracujemy jakby też z przyjaciółmi z zewnątrz, z animatorami, z pedagogami cyrku, ale bardzo wiele osób z Pyskowic wspiera naszą działalność. Są to nasi lokalni animatorzy, wolontariusze. Dzięki nim te akcje są bardzo kolorowe, twórcze, z wieloma atrakcjami. Warto dodać, że na terenie Pyskowic regularnie przybywa imprez plenerowych robionych z dużym rozmachem i pomysłami, dzięki czemu udaje się zintegrować lokalną społeczność i wyciągnąć mieszkańców miasta z domu. To nie jest trudne, dlatego że to mieszkańcy sami określają, jakie mają potrzeby. My im proponujemy wydarzenie, jeśli wiemy, że się sprawdziło, bo przyszli, to znaczy, że to jest to, czego oczekiwali. Tak się sprawdza kino letnie, sprawdzają się koncerty przy fontannie. Rzeczywiście coraz więcej mieszkańców ma taką potrzebę, żeby wyjść z domu, śniadania na trawie. No świetne inicjatywy, które tak naprawdę są ich pomysłem, a my nie przeszkadzamy w ich realizacji. A już w niedzielę 1 września odbędzie się wielki rodzinny piknik na zakończenie wakacji. Impreza startuje od godziny 17 w Parku Piłsudskiego.